Myślę, że ten mecz dał nam jako drużynie, mi jako trenerowi mnóstwo wniosków. I to wielopłaszczyznowych, nie tylko związanych z samą grą, ale też i z mentalnością, i też z wymaganiami, i też z tym, na co musimy być gotowi, ale też z budowaniem strategii na mecz, z podejściem do pojedynczego meczu. Wiele nauki wynieśliśmy z tego spotkania, no ale oczywiście to też jest teraz taka gra między też drużynami, między trenerami, taka gra na wnioski i wolałbym się nimi podzielić po dwóch meczu. Myślę, że mecz taki, dwumecz i w ogóle mecz z takim przeciwnikiem musi mieć różne fazy i musi mieć fazy, w których będziemy ryzykować, ale też musi mieć fazy, w których będziemy grali w jasno określony sposób i według jasno określonego planu. Musimy wejść na boisko z dobrym nastawieniem, z dobrą mentalnością, ale też z planem, bo wygrać z takim przeciwnikiem nie da się po prostu na hura wziąć szabelki i pobiegać, tylko trzeba mieć na to jasno określony pomysł i wiedzieć, w jaki sposób chcemy to zrobić, więc no mecz trwa przynajmniej na ten moment, 90 minut kolejne i musimy mieć plan na zarządzanie tym spotkaniem przez całe 90 minut. Oczywiście scenariusz spotkania też modyfikuje nasze plany, więc będziemy może musieli reagować na bieżąco, no ale na pewno wiemy, że będziemy musieli pokazać różne twarze w tym meczu, no ale na pewno będziemy dążyć do tego, żeby poprawić się w stosunku do pierwszego spotkania. To jest nasz cel. Chcemy zagrać lepiej, chcemy być lepszą wersją Jagiellonii, bo po analizie tego meczu po prostu wiem, że nas na to stać. Tutaj często padają te pytania, kolega zresztą też pytał z Norwegii o tę przewagę, dominowaną przewagę Bodø/Glimt z powodu płyty boiska. Dla pana to jest taki, dla zespołu w ogóle, to jest naprawdę jakaś wielka różnica? Skoro Bodø przyjechał do Białegostoku i wygrało, to, to nie jest aż taka No, na pewno adaptacja do powiedzmy innej nawierzchni, też do tego, że dużo się mówi o tym, że ta płyta jest bardzo szybka i szybko się na niej gra. No to na pewno powoduje, że to środowisko jest znane dla zespołu Bodø i to jest środowisko, które my poznamy dzisiaj na treningu, trochę na rozgrzewce i na meczu. No ale też jesteśmy drużyną, która lubi grać szybko i lubi mieć piłkę przy nodze, więc pytanie, czy to nie będzie dobre boisko dla dwóch drużyn. Dzięki. Dziękuję. To odnośnie tego boiska, trenerze, rozmawiałem tutaj z ludźmi z klubu i powiedzieli mi ciekawą rzecz, że klub, który przyjeżdża tutaj na europejskie puchary i nie decydował się trenować na tej flucie, przegrywał. Tak było z Romą, tak było z Celticiem. Inne zespoły jak trenowały, no to walczyły i osiągały jakieś wyniki. Ale nie że wygrywał. Myślałem, że jest zasada, że jak trenuje, to wygrywał. To bym spokojny. Nie zawsze, niestety. Taka się nie potwierdziła. Próbować potwierdzić. No zdecydowanie adaptacja do tego i nawet ta jedna jednostka treningowa, żeby otworzyć te warunki, to środowisko takie meczowe. Oczywiście my poprzez ten jeden trening będziemy starali się stworzyć maksymalnie takie warunki, środowisko, w którym jutro się zderzymy, ale no to nie będzie 1-1, bo jest przeciwnik ze swoją intensywnością i ze swoim planem na mecz, więc będziemy starali się trochę w tym treningu to tworzyć i jak najlepiej z tą płytą się zapoznać. No i tyle. No. Przy tej zmianie nawierzchni no, było to absolutnie kluczowe, żeby to zrobić trening i też z tego założenia od razu tak wychodziliśmy, żeby ten proces adaptacji po prostu zaczął się dzisiaj, a nie jutro na rozgrzewce, bo faktycznie ten początek meczu mógłby być wtedy dla nas dosyć zaskakujący, a no, nie można sobie przy tej
skali trudności meczu, a i też etapie rozgrywek, na którym jesteśmy i o co dzisiaj gramy w ogóle, to musimy maksymalizować to nasze przygotowanie i to, o co możemy zadbać. Musimy zrobić wszystko, żeby zespół jak najlepiej przygotować do spotkania. A trenowaliście na Sztucznej w Białymstoku? Nie trenowaliśmy z dwóch powodów. Pierwszy taki, że trudno jest oddać to środowisko tamtu, no bo to też pewnie jakoś tej płyty może być inna i jeden do jeden pewnie ciężko było przełożyć. A druga sprawa jest też taka, że przy funkcjonowaniu cały czas naturalnie na nawierzchni, zbyt powiedzmy te zmiany, to też dobrze nie wpływają. Musimy to tak też zrobić, żeby dobrze zespół przygotować pod względem fizycznym i odbyliśmy jednostkę normalnie na płytę, odbyliśmy jednostki na płytach u swojej naturalnej, a dzisiaj po prostu będziemy trenować na tym boisku, na którym jutro będziemy grali. A jak to wygląda ze zdrowiem zawodników? Są jakieś urazy? Jest ktoś niepewny jutro występu? Znaczy niepewnych jest 11, bo jeszcze nie podałem składu. A jeżeli chodzi o względy zdrowotne, to nie. To wszyscy zawodnicy są do mojej dyspozycji, także z tego się bardzo cieszę, bo już też trochę tych meczów jest za nami, ale naprawdę na dzisiaj cieszę się, że utrzymujemy zawodników w dobrym stanie zdrowia i to na pewno jest komfort przy wyborze jedenastki. Dziękuję. Widziałem, z wami przyjechał też Darko Czerwino, który dzisiaj wiadomo nie może zagrać w tym meczu. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby trenował z zespołem pod kątem soboty? No oczywiście, to jest wiele aspektów związanych właśnie z tym, że drużyna przede wszystkim jest tu i odbywa jednostki treningowe, na przykład tą dzisiejszą tutaj, potem też mamy w planach trenować tu też pojutrze, więc to jest kolejna jednostka, którą Darko zajczy z drużyną, plus to, że jest dzisiaj w nowym zespole i ten proces adaptacji związany z przebywaniem z drużyną, funkcjonowaniem w grupie, poznaniem zasad funkcjonowania, ale też z tym, że możemy mu wykorzystać też ten czas i porozmawiać z nim na temat naszego sposobu gry, taktyki, także chcemy z każdej godziny korzystać i przybliżyć go do tego, żeby jak najszybciej był zaadaptowany do tego, żeby się pojawić na boisku. Będzie mógł grać w sobotę, jeśli biorąc pod uwagę jego stan fizyczny? Myślę, że tak. No Darko jest po okresie przygotowawczym, grał w sparingach, także on jest gotowy dzisiaj. Na ile minut, to jest kwestia tutaj oceny sytuacji, ale o tym się będziemy zastanawiać dopiero. Na tym się będziemy dopiero zastanawiać po meczu z Bodo. Teraz tylko już się skupiamy na tym meczu. A czy na drużynę wpływa w jakikolwiek sposób zamieszanie z Dominikiem Marczukiem, które w ostatnich dniach zdecydowanie wzrosło? A ja nawet nie wiem nic na ten temat. Coś tam się dzieje? Nie, ostatnio jesteśmy jako sztab i jako drużyna bardzo skupieni mocno na przygotowaniu do tego meczu i szczerze nawet nie przeglądam internetu, także jesteśmy po odprawach, po tym, więc... Trenera nie zaskoczył czasem. Nie ma żadnej informacji, na dzisiaj się szykujemy, Dominik jest do mojej dyspozycji. To ja tylko przy wyborze podstawowej jednostki zdecyduję, czy jutro zagra, czy nie.